Ja we własnej osobie kędziora Konstanty, zamieszkały wsi po lesie, jako przewodnik kapeli ludowej, grający na harmonii trzyrzędowej 24 basy oraz Stanisław Wiercioch grający na skrzypkach, zamieszkały w Bełchowie oraz Stanisław Domański zamieszkały w Skierniewicach, grający na bębnie. Więc nasza kapela regionu Łowicko-Skierniewickiego, województwa skierniewickiego, te wszystkie nagrania, jak kujony i oberki i temu podobne, przekazujemy dla pana Andrzeja Bieńkowskiego, artysty malarza z Warszawy. Dziękuję za uwagę. Nie, tu właśnie jest wywiad na temat Konstantego Kędziory. To może jeszcze ta pani sąsiadka jeszcze wie. Znała pani Konstantego? No to nie, naprzeciwko mieszkałam, to nie. Mm-hmm. Ja tylko dziadka pamiętam jak na jednym weselu grał, nie? Mm-hmm. Ale to byłem o taki może. No tak. I z tym bębenem, ale to... On zgrywał z Wierciochem tutaj z Bełchowa? Z Domańskim ze Skierniewic. No. Wujo to był samolot. On nie grał z nut, tylko po prostu grał, no, ze słuchu grał, no. I na harmonii grał. I tak jak on zagrał, to nikt nie zagrał. Ale wujo wcześniej, 64 lata, miał jak umarł. Tak, on młodo umarł. No. Młodo umarł. Miał raka kości, to cierpiał, jak nie wiem. Jak raka kości miał, to? No. Mój biedny. Cierpiał, jak nie wiem. Bo to nie umiem tańczyć oberka. A wujo zawsze ze mną. No chodź Danusia, my pokażemy jak się oberka tańczy. To panie w koło, tak po tego, po malutku się tańczyło. Nie to jak teraz hulają oberkę. To się mówi tak nie tańczy, wujo mówi. To się tańczy tak jak my teraz tańczyły. To się wszystkie ludzie siedziały, patrzyły jak my tego oberka oba tańczyłyśmy. Ten może przyjeżdża do mnie, z niego będzie muzykant. Tak będzie grał jak ja, a może jeszcze lepiej. Tak Kędziory Kostka, pamiętam słowa, to ile lat? 50 może 8 rok. Ten jest też stary oberek, jeszcze od Kędziory sprzed wojny.